Muzeum Utracone prezentuje film pod tytułem Wariackie losy obrazów Matejki podczas II wojny światowej. Kurz jeszcze nie opadł po dywanowym nalocie, kiedy ogłoszono ewakuację zamku. A z zamkiem obrazów oraz prezydenta z rodziną i przyległościami kancelaryjnymi. Obrazy zostały nawinięte na wspólny wałek i oddane na przechowanie Radziwiłłom w Ołyce na Wołyniu, około 500 km od Warszawy, a 200 od Lwowa. Tamże po 17 września płótna zostały zaaresztowane przez Sowietów. Prezydenta nie aresztowali, gdyż wcześniej wyjechał w kierunku Rumunii. Zobacz więcej podczas światowej premiery filmu w trakcie Nocy Muzeów. Warszawa, Kraków, godzina 21.30. www.muzeumutracone.pl. Finansowanie: Fundacja Ad Artis, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mecenas: Totalizator Sportowy.